I powiedz mi, proszę, co się pojawia, co czujesz, co widzisz, co postrzegasz, co tam się dzieje? Więc ja już tutaj zeszłem jakieś 5 minut temu i tutaj na samym dole były takie wielkie drzwi i przybyła ta postać właśnie z rogami, która była w każdej sesji i tak jakby zasłoniła swoim ciałem te drzwi i po prostu mi powiedziała, żebym wracał skąd przyszedłem. A ja wtedy wciągnąłem tą swoją kostkę Rubika i ją tylko mu pokazałem i tak jakby go coś wsysło w tą przestrzeń. I po prostu zostałem tam sam z tymi drzwiami. Tak. I w tym samym momencie tak jakby zjawiła się moja nadświadomość i zaczęliśmy z tego wszystkiego żartować. I po prostu czekaliśmy, aż pani skończy sprowadzanie mnie w dół. I po prostu stoimy, włożyliśmy tą kostkę Rubika w zamek tej drzwi i po prostu czekamy, aż pani powie, żebyśmy tam weszli. Dobrze, no to wchodzimy tam. Powiedz mi jeszcze, powiedz mi proszę, co symbolizuje dla twojej istoty kostka Rubika? Myślę, że to jest klucz do wszystkiego. Ja myślę, że to jest taka mega, mega intencja. Czyli można powiedzieć, że to jest klucz. Myślę, że Symbolem, tak. kostka Rubika jest symbolem klucza, tak? Tak, myślę, że tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi w tej kostce Rubika i teraz tak jakby ta kostka w sumie pasuje teraz do wszystkiego, taki uniwersalny klucz. Pięknie. Dobrze. No to teraz bardzo bym prosiła Twoją nadświadomość, aby nam tutaj pomogła w tej sesji, aby nas prowadziła. I swobodnie sobie dryfujesz za tą intencją, za tym zamiarem, za tą swoją wyższą jaźnią, która jest ponadczasowa. Jest wszystkim. Jest tobą, a zarazem wszystkim. I gdzie nas twoja wyższa jaźń zaprowadzi? Otworzyłem te drzwi, to przez moment było takie białe, oślepiające światło Tak. i nagle tak jakbym widzę taki cały szwadron, taki cały oddział takich nadświadomości. Widzisz cały oddział, tak? Tak, jest ich bardzo dużo. Taki cały szwadron, Ale dużo, czyli ile? no, bardzo dużo, taki tłum. Tłum. I oni właśnie tak samo właśnie wyglądają, jak ta moja nadświadomość. Dobrze. No to teraz zapytaj, proszę. Tam, gdzie jesteś, z tą istotą swoją i z tymi wszystkimi nadświadomościami. Zapytaj, czy te części nadświadome mają tutaj swoje części w tej trójwymiarowej rzeczywistości na Ziemi? Nie. Nie.
Co te wyższe jaźń, czy wyższa nadświadomość chciałaby przekazać nam dzisiaj podczas tej pracy? Połącz się telepatycznie z tą swoją częścią. To są te wszystkie nadświadomości tych przebudzonych ludzi. Przebudzonych ludzi na Ziemi, tak? Tak. Tak. To czyli mają tutaj część, jakąś część, cząstkę siebie tu w tej przestrzeni. Tak, ale to nie są moje cząstki. A co to jest? No i to są te cząstki właśnie tamtych przebudzonych ludzi. Rozumiem. Rozumiem. Dobrze. To teraz zapytaj proszę, jak ci przebudzeni ludzie mają się połączyć z tym wyższym jasną nadświadomością? Co mają zrobić dla siebie? Mają się spotykać na wyższych pułapach, w wyższych wymiarach. Czyli mają dryfować w te wyższe wymiary, tak? Tak. Czy te nadświadomości, czy one w jakiś sposób mogą pomóc tym istotom, może jeszcze nieprzebudzonym? Zawsze mogą pomóc, jeżeli ktoś tego chce. A jeśli taka Ale istota szuka i nie może znaleźć, błądzi i nie może znaleźć, tak w labiryncie porusza się, co może nadświadomość dla niej zrobić? ona tylko czeka na mały znak od tej osoby. Ta osoba musi w siebie uwierzyć. Czyli intencja musi iść od samej istoty ludzkiej, tak? Tak. To teraz proszę zapytaj, jak możemy pomóc teraz, szczególnie w tym czasie, takim istotom już obudzonym? Co my mamy robić w tym czasie, gdzie jest tyle strachu na ziemi, tyle lęku? Promowany jest teraz lęk, strach. Co możemy zrobić my, takie istoty, które już wiedzą, o co chodzi? Mamy świecić własnym przykładem. Świecić własnym przykładem. Wystarczy, że znajdziemy się pomiędzy takimi ludźmi i oni już będą czuli podświadomie, że my jesteśmy inni i będą bardzo ciekawi tego i będą chcieli czuć się i zachowywać tak samo. Czyli wibracja przyciąga istotę do Tak. istoty, tak? Tak. Dobrze. Zadałeś pytanie, jak mogę pomóc ludziom, którzy otaczają mnie w życiu codziennym, wyjść z Matrixa? Zapytaj teraz, jak możesz to zrobić? Którzy mnie obarczają, czy otaczają? Otaczają. Otaczają, którzy otaczają mnie w życiu codziennym. Myślę, że już to powiedziałem przedtem. Po prostu muszę się znaleźć pomiędzy takimi ludźmi, a oni już wtedy ich ciekawość, wtedy ich ciekawość dostanie właśnie to, czego oni potrzebują. Dobrze. No to teraz tam, gdzie jesteś, zapytaj, czy te nadświadomości
chciałaby coś nam jeszcze przekazać. One już się spotykają w sumie na tych wyższych poziomach podczas snu ludzi. I tych nadświadomości coraz więcej przybywa. To w ogóle się taki kolektyw. Chcesz powiedzieć, że te wszystkie nadświadomości, one są ze sobą połączone? Tak, one się łączą. One się łączą. One się łączą? A w jakim celu się łączą? Zapytaj. Właśnie stawiają opór tym ciemnym, tej całej negatywnej energii, która się wgryza w Matkę Ziemię. A w jaki sposób jest tworzony ten opór? Po prostu światło. Światło. Czyli tutaj wystarczy. Tworzy się taki wielki generator światła, który rozświetla tą całą ciemność. Dobrze. Zapytaj proszę, czy ten generator światła jest w stanie rozpuścić to całe zło, czy tą ciemną energię tu na Ziemi, czy ona tylko pomaga tym istotom światła? Zło się cofa automatycznie, gdy ten generator światła rozświetla, więc jest z automatu oczywiście pomagają. Czy te istoty, które już są przebudzone, tak jak ty lub ja, co mają kontakt z wyższą jaźnią, czy one są w jakiś sposób chronione? Tak, wysokie wibracje chronią. Wysokie wibracje chronią. Dobrze. Zapytaj proszę jeszcze, czy tam, gdzie teraz jesteś, jaka to jest gęstość? Jaki to jest wymiar? Na jakim poziomie jest wyższa jaźń? Na jakiej gęstości? Pokazuje mi się szóstka. Szóstka. Zapytaj proszę jeszcze, czy jak to się dzieje, że dopiero w tym momencie, o tym czasie tu na Ziemi, dopiero teraz tworzy się kolektyw wyższych jaźń, które pomagają istotom na Ziemi. Dlaczego tego nie zrobiono wcześniej? Źródło na to pozwalało. Źródło pozwalało na takie ingerencje? Tak. Ciemnych sił? Tak. Dobrze. Zapytaj proszę, bo ja tego nie rozumiem, jak mogło źródło pozwolić na to, żeby te ciemne siły się tak panoszyły tyle lat? Jaki to jest cel tego? Chodzi o doświadczenia. Chodzi o doświadczenie, czyli ta jasna strona ma poznać, czym jest ciemna strona? Tak. Mamy poznać tak naprawdę ją od środka, co w niej jest, jak działa. Tak, w ten sposób stajemy się silniejsi. Świadomość wzrasta, to bardzo szybko. Czyli ta nasza teraz wysoka świadomość poprzez te wszystkie doświadczenia na Ziemi w jakiś sposób jest teraz mądrzejsza? Jest doświadczona. Jest doświadczona.
Czyli te doświadczenia, wszystkie, jakie tutaj żeśmy zebrali, idą z nami tam, w tamtą przestrzeń? Po Oczywiście. opuszczeniu ciała? Oczywiście. Dobrze, to teraz jeszcze wejdź głębiej, głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze niżej. Zapytaj proszę, czy aby połączyć się z wyższym ja, iść tam, gdzie teraz jesteś, trzeba zostawić to ciało fizyczne? Te, które jest Nie. na ziemi? Nie. Nie. Czy poprzez tą wibrację, jaką uruchamiamy w sobie, można przejść razem z tym ciałem? Tak. Dobrze. Zapytaj proszę, w jaki sposób możemy przejść w tych ciałach? W tych ciałach fizycznych, które dotyczą tej ziemi. Mają tylko dwie nici DNA. Są kruche. Potrzebują tlenu. W jaki sposób możemy się przenieść w taką gęstość, w taką inny wymiar? Ściągnij informacje. Ściągasz tylko prawdziwe informacje teraz. Nie, przyszło do mnie takie coś, że tak naprawdę nasze ciało jest taką iluzją. I tak jakbyśmy mogli się po prostu teleportować do tego wyższego wymiaru. I tam w tym nowym właśnie wymiarze możemy tylko odczuwać, że po prostu przenieśliśmy się tam jako osoby fizyczne, ale to tak samo jest, nasze ciało jest nadal właśnie iluzją tam. Dobrze, to mówisz o ciałach, które są powiedzmy naszym skafandrem, czyli tym skafandrem, który jest tutaj w tej trójwymiarowej rzeczywistości. I jeszcze mamy ciało subtelne. A co z ciałem subtelnym? Z tym ciałem, gdzie jest uwięzione na statkach, nieświadome tego, czym i kim jest. Tak, pokazuje mi się, że właśnie to ciało subtelne właśnie odlatuje właśnie razem z nami. Tylko, że te ciała subtelne, które są właśnie uwięzione, tak, no to są właśnie te, no te niskie wibracje ludzi. I brak wiedzy. Dokładnie. Czyli te ciała, które tam są uwięzione, są tylko dlatego uwięzione, ponieważ nie mają wiedzy i nie mają wysokich wibracji? Tak. Czyli są programem, tak? W jaki sposób są programami? Są nieświadome. Nieświadome. Nie wiem, czy nieświadomość można nazwać programem. Chyba tak, można tak to ująć. Dobrze. Czy zapytaj proszę, czy aby dostać się na tą szóstą gęstość, musi być połączenie tutaj za życia i oczyszczenie podświadomości? Tak. Czy ci, którzy nie oczyszczą podświadomości, wydostaną się stąd? Może oczyszczenie podświadomości to jest takie bardzo, bardzo ciężkie właśnie wyrażenie tego wszystkiego. Ale myślę, że na oczyszczenie podświadomości składa się cały bagaż innych rzeczy. Ale oczywiście wszystko jest zapisane w podświadomości, więc tak, ma pani rację.
Dobrze. To teraz zapytaj swoją wyższą jaźń, co dzisiaj powinieneś oczyścić? Czy jest tam jakiś program? Czy jest tam coś, co już jest przestarzałe, nieadekwatne do Twojej świadomości obecnie? Tak, jest ten obszar mojej trzustki, gdzie nieraz rano po obudzeniu, właśnie tak nieraz mnie lekko tak coś tam tak lekko uciska, tak jakby coś tam było nie tak. I w sumie to chyba ta jedna rzecz. A jakie tam są emocje w tej trzustce? Połącz się z tym teraz. Co tam jest takiego? Wejdź, poczuj. Myślę, że tam jest stres. Stres. A czego dotyczy ten stres? Czym jest ten stres? Po co on tam siedzi? Jak on się tam dostał? Czy to jest z tego wcielenia? Czy z innego? Poszukaj. Dryfujesz mi teraz i idziesz do samej praprzyczyny tego stresu. Na trzy połączysz się z nim. Jeden, dwa, trzy. I powiedz mi, proszę, co tam się dzieje? Pierwsze, co mi przyszło, to właśnie ta cała gonitwa, że właśnie robienie bardzo wielu rzeczy na bardzo wielu płaszczyznach w tym samym czasie. A druga rzecz, która mi przyszła, to przyszło mi to właśnie to piwo. Ale myślę, że to jest właśnie wszystko ze sobą właśnie powiązane. Chyba stres właśnie jest połączony z piwem. Dobrze. To teraz chciałabym, abyś poczuł, jak podnosisz swoją częstotliwość i wibrację. Wznosisz się wyżej, wyżej. I poproś wyższą jaźń o pomoc teraz w tym procesie. Poczuj, jak wnika tam, w tą trzustkę, ta energia światła. I oczyszcza to miejsce tą cudowną energią, potężną energią. A ty wyciągasz na całej linii czasowej, świadomie i podświadomie wyciągasz cały zgromadzony stres. Oddychaj głęboko i wypuszczaj tą wibrację tego stresu. Uwalniaj go z siebie, uwalniaj go z ciała i z komórek. Wypuszczaj go teraz. Usuwaj go. Uwalniasz tą całą ciężką energię tego stresu. Wypuszczasz to z całej swojej matrycy, z DNA, do swojego ciała energetycznego, z biopola, z twojej aury. I powiedz mi, proszę, co tam się dzieje? Właśnie czuję w tym rejonie takie właśnie pozytywne światło i tak jakby taka właśnie czarna ciecz właśnie się wylewała z tego miejsca właśnie poza moje subtelne ciało. To teraz zobacz, jak masz w dłoni pojemnik i niech ta cała czarna ciecz spływa do tego pojemnika, aby nic nie zostawało w przestrzeni. Usuwaj to z siebie. Puszczaj. A w sumie jeszcze jedna rzecz,
przed tym wylewaniem się tej właśnie czarnej cieczy, właśnie moja nadświadomość wyciągnęła z tego miejsca takiego małego krabika, taki mały krabik. Tak właśnie mi właśnie pokazywała moja nadświadomość, to mi się pytała, co z tym zrobimy. Tak właśnie nadświadomość to zdeptała, właśnie podpaliła to, że tak się spaliło, że tak się zrobił tylko taki popiół. Tak. I nadświadomość właśnie tak zdmuchnęła ten popiół w taki portal. To właśnie zniknęło. Pięknie. Właśnie widzę, że właśnie moja nadświadomość ma takie bardzo duże właśnie poczucie humoru. A ta czarna cieczy to już to była taka tylko pozostałość tego. No to jak już wszystko wyciągniesz, to mi powiedz. I ten pojemnik, otwórz portal i wyrzuć go też w portal, aby się rozpuściło wszystko w pył. Powiedz mi jeszcze, czy ten krabik to był jakiś implant? Co to było? Ja myślę, że z tego mogłaby się uformować jakaś choroba. Tak mi się tak mi przyszło. Okej. To teraz chciałabym, abyś wszedł jeszcze głębiej, głębiej, głębiej i uwolnił ze swojej istoty na wszystkich poziomach potrzeby picia piwa. Uwolnij samą tą potrzebę. Zmień ją na coś innego. Usuń to. Możesz pić zdrowe koktajle, zdrowe owoce, zdrowe warzywa. To, co podnosi ci częstotliwość, wiedząc, że to cię wznosi coraz wyżej i wyżej. Usuń każdą potrzebę, która obniża twoje wibracje i zrób to teraz. Na poziomie energetycznym i na poziomie mentalnym. I jak to zrobisz, to mi powiedz. I teraz powiedz mi, czy tam, w tym miejscu, gdzie jest ta trzustka, czy jest wszystko w porządku? Poczuj to. Czy jest wszystko już oczyszczone? Tak, jest taka pustka światła. Pięknie. To teraz idziemy jeszcze do przestrzeni serca. Zobacz swoje serce. Czy jest tam coś, co powinniśmy dzisiaj uzdrowić, oczyścić? Zobacz tą przestrzeń. Zobacz miejsce grasicy. Poczuj. Energetycznie poczuj. I co tam trzeba dzisiaj zrobić? Wydaje się, że wszystko dobrze. To teraz w tym stanie, w którym jesteś, poczuj, jak przepełniasz siebie spokojem. Ten spokój wnika w całą twoją istotę. Wnika w przestrzeń mentalną,
energetyczną i fizyczną. Zakotwicz ten wewnętrzny spokój, harmonię, balans, wyciszenie, równowagę, jedność. Zakotwiczając subtelnie taką energię, która pozwoli ci, że każda negatywna energia czy emocja będzie się odbijać od ciebie, nie będzie wchodzić w twoją przestrzeń, zatrzyma się. Poczuj, jak tworzysz taki kokon energetyczny, gdzie jesteś bezpieczny i czujesz się bezpiecznie. A wszystko, co wypływa na zewnątrz, z systemu, z Matrixa, zatrzymuje się i nie wchodzi w ciebie, pozwalając ci czuć się zawsze komfortowo w sobie. Powiedz mi, co się dzieje u ciebie? Wszystko dobrze. No to wejdź głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze niżej. Teraz chciałabym, żebyś się połączył z powrotem z tym całym kolektywem nadświadomości. Tak, ja już tam byłem, zanim pani to powiedziała. Dobrze. To teraz chciałam tylko zapytać. Połącz się z informacją, czy przez te neony lat, jakie tutaj jesteśmy, czy gady, czy istoty te po ciemnej stronie powoli niszczyły Ziemię? Czy ta Ziemia, którą obecnie znamy, nie przypomina już tej, na której zaczęliśmy tutaj inkarnację? Czy ona jest powoli niszczona i degradowana? Tak, ona jest niszczona i degradowana, ale przyszło mi od razu automatycznie, że nie da się zniszczyć Matki Gai. Okej. Czyli jest niszczona fizycznie, tak jak nas chcą niszczyć fizycznie, tak? Tak. Dobrze. To teraz wejdź głębiej, głębiej i mówisz, że nie da się jej zniszczyć. A dlaczego nie da się jej zniszczyć? Czy jest też takim światłem jak istota ludzka? Istota światła, czyli istoty źródła? Wytłumacz mi proszę, dlaczego nie da się jej zniszczyć. Chciałabym to zrozumieć. Jej energia jest tak potężna, że te małe istotki, ci ciemni, te gady, tak, że to po prostu skala porównawcza, nie ma takiej skali, żeby nawet porównać, więc tego się nie da zrobić. Oni mogą tylko próbować. Ale Matka Ziemia się właśnie regeneruje za każdym razem i to tak w kółko. Dobrze.
No właśnie, trwa to w kółko. W kółko jest to samo, ona się regeneruje, tak jak my musimy się regenerować. Czy teraz w tym wznoszeniu, którym jest obecnie, ona też się będzie wznosić razem z nami do innego, wyższego wymiaru? Ściągnij proszę informacje. Tak, ona już dawno właśnie zaczęła się tam wznosić. Tak, ja myślę, że ta świadomość tej Matki Ziemi, ta świadomość już tam jest w tym wyższym wymiarze. Jest tam jej świadomość. Tak. Dobrze. To teraz wiemy, że to, co planują gady zrobić, chcą odciąć istoty ludzkie od połączenia z Ziemią. Chcą odciąć całkowicie istoty światła od połączenia z Matką Ziemią na rzecz nanotechnologii, nowoczesnej technologii. Czy Matka Ziemia na to pozwoli? Ściągnij informacje. To jakby przychodzi mi od razu, że tak jakby Matka Ziemia jest odrębną świadomością i tak jakby ludzkie świadomości muszą sobie dać radę same z tym. Czyli chcesz powiedzieć, że ludzie muszą sami sobie z tym dać radę? Tak. Tak jak powiedziałem przedtem, że właśnie świadomość Matki Ziemi już jest w tym innym, wyższym wymiarze, więc teraz czas na ludzi. Okej. Czyli świadomość Matki Ziemi jest w wyższym wymiarze. Ale ona w jakiś sposób tu fizycznie jeszcze dalej jest razem, a my razem z nią tutaj, w tych ciałach. Tak samo jak my się łączymy z naszą nadświadomością. Tak. To ona się łączy też ze sobą w tamtym wymiarze? To tak jakby ona z powrotem tutaj wracała na Ziemię. Tak jakby jej świadomość wracała na Ziemię. Dobrze. Zadałeś pytanie, czy jest prawdą, że my, ludzie, żyjemy w jednym z kraterów Matki Ziemi i cała planeta Ziemia jest w rzeczywistości większa niż podają to ogólne źródła informacji, takie jak NASA. Ściągnij informację, połącz się z tą informacją na 3, 1, 2, 3. Dryfujesz tam i zobacz to. Poczuj. Zobacz, czy my, ludzie, żyjemy w jednym z kraterów Matki Ziemi. Możesz swobodnie zobaczyć to z lotu ptaka, z poziomu nadświadomości, jak już tam jesteś. Jak to widzisz? Opisz mi to. Co przychodzi? Na początku pokazała mi się Ziemia z kontynentami, taka planeta widziana niby z kosmosu, ale automatycznie pokazała mi się taka korona złota, tak jakby na takim skrawku Ziemi. A czym jest ta korona złota? Co to jest? Co ona symbolizuje?
tak jakby zamknięcie na jakimś skrawku ziemi. Od razu mi tak samo się przypomniał ten film. Ten lądownik. Czyli chcesz powiedzieć, no? Tak jak ten lądownik tego Boga, tego człowieka, nie wiem jak on się nazywa, ten co ma tą sieć przewoźniczą samolotów Virgin. To tak jakby właśnie ten jego lądownik jakby właśnie wystartował z ziemi, tak się oddalał, oddalał, oddalał i wtedy zobaczyłem właśnie ten filmik, właśnie ten krater. To jakby naprawdę wyleciał z tego krateru. I tak z kosmosu, tak jakby oni właśnie pokazywali tą całą ziemię, która jest właśnie okrągła. Tak jakby ta korona była właśnie zniewoleniem. Korona jest tym zniewoleniem. Tak jakby właśnie ta korona jest takim zamknięciem tego skrawka ziemi. Czy ta korona, o której teraz mówimy, ona jest tak naprawdę tą siatką, co mówią, że nie można przez nią przejść? Czy wyjść stąd? To jest to? Tym zamknięciem nas. No, ta kopuła, tak. Kopuła. Czy to, co widzisz teraz, to jest tylko nad tą ludzkością, czyli nad tą całą ziemią, czy tylko nad skwarkiem tej ziemi, ta korona? Tym skrawkiem ziemi, gdzie są te niby wszystkie kontynenty, a niby ta ziemia. A ziemia jest czymś więcej niż tylko kontynentami? Tak. A jak ją widzisz? Powiedz mi proszę, przekaż mi informacje. Oprócz kontynentów, co tam jeszcze widzisz? Co tam jeszcze jest? Przyjrzyj się, wyostrz widzenie. Teraz. Wyostrzasz wewnętrzne widzenie, postrzeganie. I dryfujesz swobodnie z lotu ptaka, wszystko widząc. Nie ma tam dla ciebie granic. Możesz wyraźnie widzieć z przodu, z tyłu, z boku, w prawo, w lewo. Czy oprócz kontynentów, oceanów, coś jeszcze widzisz? Co jeszcze jest? Lodowców? Przekazuj mi proszę to, co przychodzi, to, co dostajesz. No, tak jakby pokazywało mi się właśnie te lodowce, które tak właśnie otaczają właśnie dookoła te wszystkie kontynenty. Ale też przedtem mi się pokazało tak jakby właśnie pokazały mi się tak jakby te szaraki, tak jakby oni żyli w innym kraterze obok. W innym kraterze obok, okej. Dobrze. To teraz sprawdź proszę, jakie tam żyją cywilizacje na tych innych kraterach. Czy to jest jeden krater, czy jest ich więcej? Czy są jakoś podzielone? Obserwuj z lotu ptaka i zobacz.
Czy widzisz tylko szaraków, czy są jeszcze inne kratery lub inne cywilizacje? Przypatrz się bardzo wyraźnie. Możesz zlecieć troszeczkę w dół, ale jesteś niewidzialny dla nich. Stwórz kokon niewidzialny dla siebie, aby cię nikt nie zauważył. Widzieli. Widzieli, właśnie pokazywali palcami na mnie. Widziałem. Już cię zauważyli? Tak, słuchaj, początku. I powiedz mi proszę, jak to tam widzisz? Czy tam są kratery? Więcej kraterów, czy jest tylko jeden? Tak, tak jakby było przejście z naszego krateru właśnie do kolejnego. Czy jest to właśnie możliwe, że właśnie to jest to przejście do tego właśnie innego wymiaru? Czy to, gdzie teraz patrzysz, czy to jest tam, gdzie są lodowce? Nie, to jest za. To jest za. Za. Tak, tak jakby było tam jakieś takie przejście. Czy to jest dalej na zewnątrz Ziemi, czy wewnątrz Ziemi? Czy to jest dalej ta rzeczywistość, w której jesteśmy? Trójwymiarowa? Tak. Czy tam, gdzie byłeś, widziałeś tylko szaraków, czy są jeszcze jakieś inne istoty? Inne cywilizacje? Schodzisz głębiej, 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 jeszcze głębiej i zczytujesz prawdziwe informacje, tylko te czyste. Tam swobodnie dryfujesz, a energia, która jest wyższej jaźni, pozwala ci zczytywać tylko prawdziwe informacje, bez zakłóceń, bez zakłamania. Co się teraz tam u ciebie dzieje? Tak, bym przez chwilę rozmawiał z moją nadświadomością właśnie o tym. I co się dowiedziałeś? Nadświadomość mi kazała właśnie to poczuć sercem, czy to jest prawda, czy nie. I co czujesz? Tak jakby ty właśnie się nie chcesz w to wierzyć, ale przekazuj, co dostajesz. Tak jakby ty właśnie te bogate rodziny, te właśnie kilka tych takich rodów, tak? Rodów, które właśnie zarządzają ziemią. Tak, tak, tak jakby one właśnie tam żyły po tej drugiej stronie. Na takim tym właśnie lepszym lądzie. Na tym lepszym lądzie. Z tego, co teraz mówisz, dokładnie to jest pokazane w filmach. Bardzo dokładnie jest to pokazane. Że te rody tak oby żyją nie tutaj, w tej przestrzeni, tylko całkiem wyżej.
Mają swoich ludzi, swoich popleczników do pracy i pomocy. Dlatego tak trudno jest jakąkolwiek z tych istot zobaczyć, dostrzec lub z nią się rozprawić. Dobrze. Dostajesz coś jeszcze? W razie obserwuję tych szarabów, jak się zachowują. Tak jakby to właśnie była bariera, taka pierwsza bariera, żeby się dostać do tamtych ludzi. Jeżeli można ich w ogóle nazwać ludźmi. A czym zajmują? Co robią te istoty, te szaraki tam w tej przestrzeni, gdzie jesteś teraz? Tak jakby właśnie pilnowały tego przejścia tam na tą drugą stronę. Pilnują przejścia. Dobrze. Czy możesz zobaczyć teraz z lotu ptaka, czy rzeczywiście Ziemia jest płaska, czy okrągła? Dryfujesz. Zobacz to proszę z góry. Jak byś to nazwał, ocenił? Jest dużo niedomówień w tej kwestii. A ty teraz połącz się teraz z wyższą jaźnią i ściągnij informacje. Co się dzieje? Więc tak jakbym się właśnie, tak jakbym się połączył z nadświadomością, tak jakbyśmy tak szybko wylecieli właśnie w powietrze, tak się wznosiliśmy Tak. właśnie poza Ziemię i tak jakby z tego kosmosu tak właśnie widzieliśmy tą całą właśnie okrągłą Ziemię. Tak. Ale znów z powrotem, tak jakbyśmy szybko właśnie polecieli z powrotem na tą Ziemię i właśnie tak jakbyśmy z powrotem się znaleźli w tym zamkniętym obszarze, czyli ten zamknięty obszar, te wszystkie lądy, to nie jest okrągła Ziemia. Cała okrągła Ziemia jest okrągłą Ziemią, tak, ale my tylko żyjemy na takim małym skrawku Ziemi. Pięknie. Na Nie tym. wiem, czy można to nazwać właśnie. Może ktoś by właśnie mógł powiedzieć, że to jest krater, ale myślę, że to jest takie wgłębienie w kształcie właśnie korony, właśnie tak jakbyśmy żyli w takiej wielkiej dolinie skalnej. Tak samo są właśnie kontynenty, są tam woda wszędzie i właśnie te lodowce. Tak jakby taka właśnie cała symulacja tak się tam działa. Czyli można powiedzieć, że ten skrawek tej ziemi jest przejęty przez te istoty, gdzie nas łapano? Tak, można to powiedzieć w ten sposób, tak. Dobrze. Teraz chciałbym, żebyś jeszcze zobaczył i podryfował, zobaczył, jak to wygląda z tej przestrzeni, jak się wydostajemy stąd. Czy tam, na tej straży są jakieś istoty, łapacze dusz, na to mówią? Czy poprzez jak istota, która jest świadoma, chce stąd opuścić tą ziemię? Czy musi się zmierzyć z taką czymś jak łapacze dusz?
Ale tu mi nie pasuje mi to. Ci handlarze tu już mi tu nie pasują. Co znaczy ci, że ci nie pasują? Wytłumacz mi to. Nie, tak jakby mi się pokazała ta właśnie pierwsza bariera, tak jakby właśnie, tak jakby żołnierze właśnie pilnowali tego przejścia do tego drugiego świata. Tak. I tak jakby dopiero przejście takie fizyczne do tego drugiego świata, tak jakbyśmy tam dopiero właśnie wchodzili w ten taki definitywny, wyższy wymiar. Dobrze. To teraz zobacz proszę, jak wygląda ten portal tego światła. W którym momencie on jest? Gdzie on jest? Czy on jest w poziomie fizycznym, w tej trójwymiarowej rzeczywistości, czy już w czwartej gęstości? Przejście jest takie fizyczne. Przejście jest fizyczne. Tak jakby wydostanie się z tego niby krateru, to tam jest takie przejście. I tak jakbyśmy tą naszą właśnie fizyczność wtedy właśnie zostawiali już po przejściu na ten drugi ląd tam. Tak. I wtedy tak jakbyśmy świadomie właśnie żyli w tym wyższym wymiarze. Może właśnie to tak jest, że właśnie ci, którzy zarządzają właśnie tym światem, to oni właśnie żyją właśnie w tym wyższym wymiarze. Dlatego ich nie można w żaden sposób dostać jako właśnie takie fizyczne istoty. Bo oni też jednak mają ciała fizyczne. Pomimo to, że żyją, powiedzmy, na tej czwartej gęstości, mają ciała fizyczne, które przenikają właśnie naszą gęstość. Oni swobodnie przenikają naszą materię, a my w naszych ciałach nie możemy przenikać materii. Dlaczego? Tak, dobrze to pani powiedziała, tak. Tak, to właśnie poczułem teraz. Dlaczego ich ciała mogą przenikać, a my nie możemy przenikać? Gdzie jest bariera? Co jest tą barierą? Może gęstość ciała? Gęstość ciała. Czyli można powiedzieć, że nasze ciała są bardziej gęste od tamtych ciał, tak? Tak. Znów przychodzi mi do głowy ta właśnie cała teleportacja. Że to istnieje naprawdę, ta teleportacja. Można się teleportować. Tak. Może właśnie oni w ten sposób to robią, że właśnie się teleportują. Oczywiście, oni się mogą teleportować, bo mają odpowiednią technologię. Tak. Dobrze. To teraz. Ja myślę, że wojsko też ma tą technologię. Że tylko. Po prostu to nie jest właśnie podane do tak zwanej publicznej wiadomości, ale to właśnie armia to robi. Dobrze. Bo właśnie armia służy właśnie tym osobom. To teraz chciałbym, żebyś jeszcze sprawdził, do czego tak naprawdę służy zderzacz hadronów. Co to jest za technologia? Ściągnij informacje z wyższego ja. Co to jest za urządzenie tak naprawdę? Usuwasz wszystkie informacje, które wiesz na ten temat i ściągasz prawdziwe, te, które są poza umysłem. Idziesz głębiej, głębiej, jeszcze głębiej.
jeszcze niżej. I przekazuj mi to, co przychodzi. Co to jest za urządzenie tak naprawdę? Do czego ono służy? Ale co mi się pokazało, to taki lecący samolot, taki odrzutowiec, który tak jakby wlatuje w taki portal i znika. To mi się pokazało. Czyli portalem, jest portalem. To teraz wejdź jeszcze głębiej, głębiej. Czy ten zderzacz hadronów, on jest właśnie dla wojska? To oni się przedostają przez ten portal? Tak, z tego obrazu, który dostałem w zupełności, można z tego tak to właśnie wywnioskować, że właśnie to należy do armii, tak. Dobrze. A co jest po drugiej stronie portalu, jest pytanie. A chcesz to sprawdzić? Możemy to sprawdzić, jak już tu jesteśmy. No to stwórz w sobie kokon energetyczny, zabezpieczający siebie z wyższą jaźnią. Tą energię, która ci wyższa jaźń zabezpieczy ciebie. I gdzie idzie ten portal? Z czym się łączy? Co jest po drugiej stronie? Połącz się z informacją teraz. Pokazał mi się taki inny ląd, taki podobny właśnie do ziemi. Taki bardzo spokojny, z taką harmonią. Ze spokojem i harmonią. Zobacz proszę, czy są tam takie istoty ludzkie jak my. Kto zamieszkuje ten ląd? Zobacz istoty. Czy to jest pusty ląd, czy jest tam ktoś? Ja tam wleciałem z moją nadświadomością. Tak. Bez sensu. Nic mi nie analizuj, co dostajesz. Przechadza się tam Jezus. Tak jakby jego świadomość tam była. I co tam jeszcze widzisz? Widzisz, mówisz o Jezusie. Widzisz świadomość, czy widzisz istotę? Są dwie duże różnice. Nie, pierwsze, co przyszło, to że to jest wyższa gęstość. Wyższa gęstość. Ale czy ta wyższa gęstość jest zamieszkała przez takie istoty? Wyższe istoty? Takie ludzkie istoty? Nie, to nie są ludzkie istoty. Nie są. A czy widzisz te istoty w ciałach? W ciałach energetycznych? Tak, takie ciało właśnie, takie ciało energetyczne.
tak jakby energia. Energia. To zobacz proszę, czym jest ta przestrzeń? Czy to jest już wymiar do innej gęstości? To jest inny wymiar? Tak, to jest inna gęstość, tak, Inna inny wymiar. gęstość. Czy ta gęstość, o której teraz mówimy, czy to jest astral? Sprawdź mi. Czy to jest astral? Na początku mi przyszła taka myśl, że to wygląda za pięknie na astral. Ale Nic. oczywiście tam jest wiele poziomów astrala. O, właśnie. Dokładnie. Więc tak samo jakby ktoś próbował mnie zbombardować numerem 11, ale jakoś ta jedenastka tak się nie mogła przegryźć. A co oznacza ten numer 11? Co symbolizuje ta jedenastka? Zaciemnienie sytuacji. To teraz wszystko, co ci przeszkadza, usuń. Rozpuść światłem. I ściągnij mi proszę informację. Czy tam, gdzie jesteś teraz, czy to astral? Wiemy, że astral ma różne poziomy, dokładnie. Ale czy to jest przejście do astrala? Tylko to chcę wiedzieć. Tak, przychodzi mi, że to jest najwyższy właśnie poziom astrala. Okej. Wracaj stamtąd. Wyjdź mi stamtąd. Wracasz z powrotem. Pozamykaj wszystkie przestrzenie. Wracasz do siebie. Okej, jestem zamknięty. Oczywiście wykorzystałem tak zwaną kostkę Rubika. Kostkę Rubika wykorzystałeś, tak? Oczywiście. A w którym momencie to zrobiłeś? Jak wchodziłem, jak wleciał ten samolot tam, no to ja z nadświadomością stałem przed tą właśnie częścią i włożyłem w taki otwór tą kostkę Rubika i tak się szybko otworzył właśnie to przejście się szybko otworzyło i później jak wychodziłem, to z powrotem wsadziłem tą kostkę, żeby zamknąć, więc. Pięknie. Czy wygląda na to, że tak jakby wojsko już od dawna tam działa w tym astralu, a już na tym najwyższym poziomie właśnie stamtąd właśnie tym wszystkim chyba manipulują. Dokładnie. I teraz chciałabym, abyś podryfował i sprawdził. Na czym polega kontakt pomiędzy tobą a twoją żoną Dori w obecnym wcieleniu? Połącz się teraz z informacją i wejdź w to. Czym są kontakty między wami? Przyszło mi od razu, że nieważne. Że są nieważne. Co znaczy nieważne? Jesteście ze sobą, to znaczy nieważne. Że nieważna informacja, żeby tam wejść. Aha. Że to nieważne. Że to jest nieważne. A skąd dostajesz taki przekaz? Kto ci mówi, że to jest nieważne? Jakbym to ja sobie sam odpowiedział, że w tym momencie jest to nieważne, bo po prostu byliśmy na innych poziomach. I to teraz się takie śmieszne wydaje, prawda? Tak. Teraz te problemy ludzkie wydają się bardzo błahe i bardzo śmieszne. Dokładnie, jak się stamtąd wraca, tak się to odczuwa. Dokładnie. Teraz chciałabym, żebyś podniósł wibrację i jeśli tylko możesz,
Wznieś też świadomość swojej żony. Wyślij tam energię, wysoką częstotliwość. Zobacz, czy możesz jej pomóc w jakiś sposób. Czy jesteś w stanie to zrobić? Tak, tam jest tylko wiedza, tam tak jakby nie było właśnie tego odczuwania sercem. Dokładnie. Tam jest tylko wiedza. Zgadza się. Jest tak jakby ja teraz właśnie pobudziłem to odczuwanie. Zadałeś pytanie, czy moja córka w obecnym wcieleniu ma, jaką ma misję, zadanie? Połącz się z tą informacją, połącz się z jej energią i połącz się z intencją obecnej reinkarnacji, obecnego wcielenia. Poczuj tą intencję. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, zanim skończyła Pani czytać to pytanie, to ranga kapitańska. Co to znaczy ranga kapitańska? Wytłumacz mi to. Czym to jest? Gdzie wszyscy po prostu podążają za kapitanem. Czyli jej świadomość, mam rozumieć, jest wysoka, tak? Jej świadomość będzie bardzo wysoka, ponieważ świadomości rodziców. Świadomości rodziców właśnie tak jakby napompują jej świadomość do maksimum. Czyli wybrała sobie was nie bez przyczyny, tak? Tak. Tak, ludzie będą podążać za jej światłem. Dobrze. Zadałeś pytanie, jak możesz jej pomóc? W jaki sposób możesz wpłynąć na nią, aby jej świadomość rosła szybciej, wiedza wpływała w niej bardzo głęboko? I ofiarować jej najwyższą miłość. Pięknie. Czyli można powiedzieć, że jeśli dziecko wychowuje się w tej najwyższej miłości, jest czyste, zostaje ta jej wewnętrzna mądrość, tak? Tak, zostaje jej światło. Światło. Ponieważ większość dzieci, może prawie wszystkie, właśnie tracą swoje światło. Bo po prostu rodzice zabierają im światło zamiast dawać. Zgadza się. Dokładnie. Pięknie. A teraz prześlij jej to światło z wyższej jaźni, aby poczuła tą energię już jako dziecko. Aby czuła się bezpiecznie tu, w tej trójwymiarowej rzeczywistości. Aby czuła się kochana i szanowana. I aby wszystko, co dostaje od was, dawała też innym.
z tą wiedzą i miłością, że to jest jej siłą i potęgą.